pewną. Dajcie do mnie, patrz. O, jakie ładne. A to się umie robić takie zdjęcie. To jest starsza królowa. Chciałbym mieć córeczkę. Pięknie. A widzisz, ale to kombinuj. Ile lat? Kombinuj. Starsza nasza Ola ma 12 lat, a młodsza nasza Zuzia ma w lipcu skończy 6. No Zuzia. Piękne. Piękne dziewczyny, rzeczywiście. Zuzia jest piękną, śliczną królewną, a Ola jest piękną, śliczną Olusią. Może być pan z siebie dumny, jak również. Jestem. Oddaję. A mamy bardzo naturalne, to nawet Miluś, to ty robiłeś? Czy tak, ja robiłem, ale super. To cóż to jest? Nasz Guguś. Taki kurczaczek to chyba ma dopiero z 3 latka. 2 i 3 miesiące. 2 i 3 miesiące. Dzwoni do wujka. No zawsze do wujka, zawsze do krzesnego, dzwoni tak, ale dzwoni prysznicem. Mają małe dzieci, tak, bo najmłodsi tak. Starzem. No, ale prześliczny, przemaleńki taki kurczaczek wielkanocny. Dziękujemy bardzo. Ja, tutaj masz jakiś plik. Nie, bo ja mam plik, dlatego że jak się dowiedziałem, że królewna, to ja i mam naszego tutaj, o takiego Zorro, przybyłem Zorro. Nasz ma się później okaże, no nie, no jest to prawdziwy Zorro, nic tu nie można dodać. No to jest właśnie naturalny, bez kostiumu, taki po prostu. Tu już jest bez kostiumu. O, przepraszam, to się coś skleiło. To jest ciekawe. A to jest Kubuś za lat. Przepraszam, muszę to państwu pokazać, bo nie mogę sama cieszyć się tym widokiem. Kto to jest? Boski Bobasek. To jest Boski Bobasek, tak. Gąsowski. Ale widać, że wciąga brzuch tak, że aż nic nie wciąga. Pokaż, ja to ocenię, bo ja coś wiem na ten temat. To słuchaj, wnętrzności się... Ja to znam, to odciągnij tak. Proszę bardzo. Kochani, zobaczcie, podlatają. Ale ci jeszcze umiesz chodzić na takie. A powiedzcie mi, jak dzieliliście swoje obowiązki właśnie rodzicielskie? Kto też przewijał, kto kąpał, kto wstawał po nocy i słuchał tych wrzasków? W naszym przypadku rzeczywiście Hania wstawała w 95%. I to nie dlatego, że ja jestem złym tatą. Po prostu ja się nie budzę. I ja zawsze Hanię prosiłem, żeby Hania mnie budziła. A ja bym musiała go budzić pół godziny, żeby on... Bardzo mocno tak, żeby się obudził. Siebie pół godziny jego budzić, więc to nie miało sensu. Natomiast do przedszkola zacząłem go ja odprowadzać, ponieważ tylko w zasadzie tak. Ze mną chciał chodzić. Na początku, przez pierwsze 2 miesiące tata. Tylko tato, co było dla mnie dużym przeżyciem. I wyróżnieniem. Natomiast jeśli chodzi o zasypianie, o czytanie tam przed snem, to on sobie czasem tak życzył. Albo tata, albo mama. Ale wybierał. Głównie tata, mama. Głównie mama. Jak mama w domu, to mama. Ale czy Haneczko, śpiewałaś mu kołysanki? Śpiewałam mu piosenki, kołysanki. I na przykład jakie? No, takie, które znałam, to znaczy Idzie niebo ciemną nocą, albo malowany wózek, para siwych koni, pojadę daleko, nikt mnie nie dogoni. Ja lubiłam z dzieciństwa tę piosenkę. Jeszcze konik z drzewa, koń na biegunach, bardzo to bardzo lubił, ale właśnie to Idzie niebo ciemną nocą, ma fartuszku. No to zasypiał pewnie. I tak dalej. I jeszcze kilka innych piosenek. Poza tym on jest bardzo zdecydowanym dzieckiem, to znaczy jeśli książeczkę, to on wie dokładnie jaką. Nie wciśnie mu się kitu, że a słuchaj, może o złotowłosej, o nic. Nie, to nie, dzisiaj nie. A może ta na przykład. Nie tylko wasze dziecko, to każde dziecko. No tak, to... ale jeśli chodzi o wszystko właściwie, cokolwiek, on ma swój pomysł i już. Ciekawe też, po kim on ma taki charakterek. No, muszę jeszcze powiedzieć a propos zdecydowania, bardzo krótko, że wybierałem mu sprzęt narciarski i pan w sklepie powiedział, proszę pana, ja pracuję tu 2 lata, ja bym chciał, żeby każdy klient, który przychodzi, był tak zdecydowany, jakie narty chce, jakie kijki, jakie wiązania i jakie buty. Dziecko w wieku niespełna 4 lat wtedy, bo on chce mieć cytrynowe narty, wybrał sobie i żadnych innych. Czerwone wiązania, tak? Żółty nie, kask. Wszystko, wszystko żółte wybrał. Nie, a czerwone co miał? Czerwone nic, wiązania. Nic, ty mu chciałeś. Się, proszę was, uspokójcie się. Chciałeś mówić te czerwone, a tak, tak, państwa tak na co dzień? Rzeczywiście, nie dał sobie wybrać. I naprawdę sobie wybrał, skompletował cały sprzęt narciarski i pan powiedział, że to jest po prostu pierwszy raz widzi tak zdecydowanego klienta. O, to chciałem powiedzieć. Ja to po tatusiu oczywiście. Ja muszę się tu uśmiechnąć do państwa, proszę państwa, bo nasze dziecko słucha piosenki w waszym wykonaniu, z waszej kasety i uwielbia i zawsze... Ale ma swoich śpiewających. A proszę, koko, słuchaj, będziemy mieć jajko, no? Cały czas, cały czas i śpiewa. Ta kasetka, jest jego ukochana kasetka, rzeczywiście. Cieszymy bardzo. I Andrea Bocelli, pamiętasz, się uspokaja. Też 2-latek wyjątkowo inteligentny. Ale rzeczywiście, on wtedy się uspokaja, włącza mu się i on wtedy tańczyć chce. Czyli mamy pana młodego. I tańczymy z nim, on bardzo lubi tańczyć.
no gra sobie na pianinie, on teraz już tak gra, że mi przynosi mi bębenki, bębenki mi przynosi, tata na bębenkach, na bongosach, a Guguś na pianinie gra i śpiewa. I to najczęściej jest ko, będę miała mieć jajko tam. Czyli ta wasza piosenka. Bardzo nam miło, naprawdę. Jeżeli chodzi o obowiązki, no to Justynka zdecydowanie się opiekuje. 19-wieczny model. 19-wieczny, tak. Bo nie tak do końca. Emilian bardzo późno się kładzie spać, więc on do trzeciej jest przy nim. I na jakieś zawołanie czy picie, to już on się nim zajmuje i ja potem. Ale zrobiłem tak, że jeżeli był tak seria nocy taki, kiedy on bardzo, bardzo źle spał, to wtedy wysłałem ją na tydzień, żeby gdzieś nad morze czy gdzieś, żeby się wyspała. Po prostu wtedy organizowałem tak, no żeby mogła sobie jakoś ten deficyt snu. Wrażliwy mąż, wyrozumiały, tak. Potrafi. W naszym przypadku niemożliwe, żebym ja wysłał Hanie, ona by nie pojechała. Prawda? No, ale to wiesz. No. Dlatego, że ona nie ma do mnie zaufania, że ja bym się umiał sam zajmować. To nie ale ja nie mam, słuchajcie, teściową cudowną, rodzinę tak, moją, super. Więc to się wiesz, zmienia. Tak, u nas tak, u nas jest mamy pod opieką, rzeczywiście mamy. Słuchajcie, a no my jesteśmy w takiej sytuacji, że ponieważ nie mamy rodziców na miejscu, są daleko od nas. Przyjechaliście z Wrocławia? Tak, no z kolei ja jestem Torunianką, moja mama mieszka w Toruniu, więc też nie musimy sobie od początku pierwszych dni, że tak powiem, od kiedy są dzieci na świecie, radzić sobie sami. 12 lat temu, w Wielkim Tygodniu, w Wielki Wtorek, przyszła na świat nasza starsza córka Ola i w Wielkanoc, w Wielką Niedzielę rano, ja już byłam taka zdesperowana, powiedziałam do lekarza, musi mnie pan wypuścić z dzieckiem, oni tam się zasiadają do jajka i do śniadania, a ja tu będę, ja nie wytrzymam. No, lekarz wypuścił mnie do domu. I Cezary wieczorem postanowił wykąpać Olę. No, nie miał w tym doświadczenia, w związku z tym wziął... Dziecko miało, wiecie, 8 dni. Nie, od Wielkiego Wtorku do Wielkiej Niedzieli to jeszcze jest 8 dni. 5. To księża czwartek, piątek, sobota. 5. Wziął książkę, Pielęgnacja niemowląt i punkt po punkcie tak czytał. Należy wyciągnąć materiał. Dziecko zaczęło się od tego, że ja tak trzymałem to moje gołe dziecko i ta wanienka była z tą wodą. Oczywiście tam był ten termometr, co tam 32, czy tam ileś to... A łokcie. Łokciem był, a to mama przy łokciem. Co mi mama tu łokcie, jak ja tu mam termometr? No i co, ale nie pozwoliliśmy tam poczekać. Nie, ale to było tak, że on po prostu punkt, należy rozłożyć materacyk. Aha, materacyk. Dziecko do łóżeczka, materacyk. Należy wziąć ręcznik. Aha, ręcznik, dobrze. Dziecko czeka, ręcznik. Tak, to tak latał między książką a tym. Nie, ale miałem też pomocników. Ja trzymałem to dziecko i tu książka leżała. Znaczy, chirurg operował według książki, asystenci asystowali. Czy dziecko cieszy się dobrym zdrowiem teraz? Dobrze. Wszystko dobrze. To jest wszystko dobrze wspomina pierwszą kąpiel i ku naprawdę zdumieniu mojej teściowej wykąpałem je bardzo pięknie, bez krzyku, bez płaczu. Dziecko było szczęśliwe. Ale to strasznie długo musiało się drugie dziecko już chyba kąpał bez książki. Tak, już drugie tak, już drugie bez książki i powiem szczerze, jestem bardzo poruszona tym, że jednakowoż bez rodziców, z rodzicami gdzieś hen daleko, z dwójką maleńkich dzieci tak sobie świetnie radzicie. My wszystko z książek. A ja poszedłem na kurs. A ja poszedłem na kurs i takie sztuczne dzieci tak jak przewijał. Małeś sztuczne dzieci i przewijał. Tak, byłem na kursie. Nie byłem na kursie, ale umiem przewijać. Ale rozbawiło mnie to, jak Piotr kiedyś poprosiłam, żeby nakarmił, podtrzymał go i karmił z butelki akurat czymś i usiadł, tak, usiadł, wziął dziecko, mówi, podaj mi poduszkę pod plecy. Więc ja podałam poduszkę, sprawdź czy dobre, tutaj, i siedział w centrum tego wszystkiego. Król. Ja skakałam na koło, więc się tak narobiłam przy tym, że on nakarmił. Po prostu Wolałabyś sama go nakarmić. Tak, tata. Ja wiem, że o swoich dzieciakach moglibyście mi opowiadać jeszcze kilka długich dni i jeszcze dłuższych nocy, ale chciałabym wiedzieć, czego sobie życzycie z okazji świąt wielkanocnych, z okazji świąt, czego sobie życzycie, jak sobie składacie życzenia, co jest dla was najważniejsze? My sobie życzymy oprócz tych podstawowych rzeczy niezbędnych, to znaczy, żeby było zdrowie dla całej rodziny, to przeważają takie życzenia, żebyśmy mieli jak najwięcej czasu dla siebie, dla rodziny, dla
właśnie dla domu, żeby nie rzucając kompletnie pracy, żeby jednak znaleźć ten czas, żeby jak najwięcej przebywać ze sobą. I niestety na razie ciężko nam spełnić te życzenia, ale, mamy nadzieję, wam. Życzymy sobie również. Życzyć zawsze można. Mój mąż tak jest wzruszony zawsze w trakcie wszystkich właśnie składania życzeń, że pokrywa to żartem i mówi tak: Justynko, życzę ci, żeby mi było z tobą tak dobrze, żebym był taki szczęśliwy, żebyś mi wszystko zrobiła, zawsze pomagała. Oczywiście żarty, ale my życzymy, żeby nie było gorzej. Generalnie my sobie codziennie życzymy. Zdrowo. Mamy taki zwyczaj, żeby sobie codziennie coś pożyczyć. Tak, to święta są też wyjątkowe, takie, ale generalnie na co dzień. Lubimy bardzo święta, spędzamy je zazwyczaj gromadnie, rodzinnie i z mojej strony, i ze strony Czarka rodzina się zjeżdża. Wtedy sobie wszyscy życzymy przede wszystkim zdrowia. Uważamy, że jak będzie zdrowie, to gorzej czy lepiej, ale będzie nam się po prostu wiodło. I ponieważ w naszej rodzinie właściwie ostatnie parę lat to była straszna rewolucja, więc życzymy sobie, żeby oby tak dalej, żeby nie było gorzej. Mam nadzieję, że to się nam sprawdzi, czego i Państwu życzymy. I my Państwu przed telewizorami też życzymy zdrowia, szczęścia i tego, żeby było jak najlepiej. Ale myślę, że widzowie i ja możemy mieć jeszcze jedno życzenie, a właściwie marzenie, żebyście nam jeszcze coś tak pięknie zaśpiewali. Coś wielkanocnego, tak, z kapelusza. Oczywiście. Oczekiwaliśmy. Tak czekałem, żeby zaproponować, ale akurat, proszę bardzo, oczywiście. Świąteczny nadszedł czas, już pachną z piżarni wędliny, malują pisanki dziewczyny, grą chłopcy krzak. Baranek bieli się, zielonej gęstwinie rzeżuchy, na stole zostały okruchy i ćwikły woń. Wielkanoc, baziami się skrzy, Wielkanoc, już dłuższe są dni, Wielkanoc, demagos, że całe życie się śni. Siądźmy razem więc, niech pachną mazurki i mięta, już zawsze je będziesz pamiętać, ich boski smak. Świąteczny nastrój trwa, na stole serwety, koronka, a na nim wspaniała święconka, i szanu moc, i dzień, i w noc. Wielkanoc.